Ola Boga Świętego, nie ma Grosickiego, Ola Boga Świętego, nie ma Szymańskiego. Konferencja Paulo Souzy za nami, to jest kanał z pierwszej piłki. Koniec konferencji Paulo Souzy i oczywiście wybuchła dyskusja na mediach społecznościowych. Na Twitterze jedni zdziwieni, że Szymańskiego nie ma, że Kozłowski jest. Inni sfrustrowani, że Grosickiego nie ma, a jeszcze inni zachwyceni tym wyborem Paulo Souzy. Część się dziwi, że jest Puchacz, a przecież Lech Poznań wyglądał tak, jak wyglądał, a w ogóle to Legii Warszawa nikt nie docenił ze sztabu kadry reprezentacji Polski, bo nie powołał żadnego piłkarza, jeśli chodzi o Legię. Dlaczego uważam, że ta dyskusja jest tak strasznie głupia? Gdyby to wszystko było takie proste, to byśmy zamiast selekcjonera reprezentacji Polski mogli mieć narzędzie, apkę, przez którą byśmy przemielili statystyki wszystkich reprezentantów, potencjalnych reprezentantów Polski i wyszłaby nam pierwsza jedenastka wraz z rezerwowymi i wraz z ludźmi, którzy w tej kadrze się znajdą, ale będą odgrywali rolę zmienników. Ale to takie proste nie jest. Naczyń połączonych jest niesamowicie dużo. Mamy koncepcję trenera, jego wizję, jego zupełnie subiektywne odczucie, który piłkarz jest dobry, lepszy, kto pasuje do jego koncepcji, kto nie pasuje. Do ustawienia taktycznego może część piłkarzy pasuje, drudzy nie, mimo że teoretycznie by się wydawało, że powinni grać w tej reprezentacji. I po to wybieramy selekcjonera, aby on poniósł odpowiedzialność za swoje wybory. No bo teraz zwróćmy uwagę, to ty, widzu, zostajesz selekcjonerem reprezentacji Polski. Czy biorąc odpowiedzialność za wynik sportowy tej kadry, chciałbyś brać wybory twitterowiczów, dziennikarzy sportowych, kibiców? Czy może jak się wypieprzyć to o swoje i o swoje decyzje, które będziesz mógł wyjaśnić? Mnie się wydaje, że najgorsze, co Paulo Souza mógł zrobić, to jest sugerować się aż nadto pewnymi dyskusjami o konkretnych piłkarzach i próbować swoje sądy czy swoje zdanie jakoś weryfikować sądami innych. Oczywiście trzeba być otwartym na dyskusję, bo takich trenerów i selekcjonerów autorytarnych typów też tutaj nie chcemy. Niech ci ludzie będą otwarci na dyskusję, ale koniec końców to oni podejmują dyskusję. I podkreślam jeszcze raz, jak się mają wywalić na turnieju, to niech oni się wywalają o swoje wybory. I oczywiście Paulo Souzie można wytknąć pewne niekonsekwencje nawet na tej konferencji prasowej. No bo z jednej strony przy pewnych wyborach zaczyna argumentować, dlaczego wybrał tak, a nie inaczej. Oczywiście pochylił się nad wyborem Grosickiego, czy brakiem wyboru Grosickiego. Parę zdań o tym powiedział, że to była ciężka decyzja i bla, i tak dalej. Z mojej strony mógł mi tego w ogóle nie uzasadniać, bo dla mnie piłkarz, który wybrał brak gry w Premier League, czyli wybrał chyba, no nie wiem, albo był tak naiwny, albo tak bardzo arogancki, że myślał, że w West Bromie będzie grał, albo kierowały nim pieniądze, albo nie wiem, co nim kierowało, bo już wtedy na Twitterze napisałem, że wyautował się sam Grosicki z tą decyzją, wyautował się z Euro 2020 i tak się to skończyło, więc myślę, że Kamil Grosicki powinien najmniej być człowiekiem, który będzie miał jakieś tutaj uwagi do tego wyboru Paulo Souzy, ale żeby być fair, Twitter poza Michałem Polem, który z jakiegoś powodu stanął murem za Grosickim, to cała reszta ludzi bardzo rozsądnie do tego tematu podchodzi. Grosik zrobił dla reprezentacji niesamowicie dużo, ale Grosik teraz nie ma prawa w tej reprezentacji być, full stop. Próbował też coś Souza usprawiedliwić, jeśli chodzi o brak Szymańskiego, że ta koncepcja mu się nie spina mu się Szymański w tej jego koncepcji, że są piłkarze, którzy lepiej w tą koncepcję się wpasowują. Z jednej strony trochę mi Szymańskiego szkoda, bo to jest młody chłopak, ale z drugiej strony uważam go za bardzo utalentowanego, ale z drugiej strony przeanalizujmy sobie naprawdę jego występy ostatnie w kadrze. Czy on w którymś momencie dał Souzie jokera, asa i powiedział: Paulo, ja idę, jak po swoje wchodzę i gram teraz, jak po swoje ci pokazuję, że zasługuję na tą kadrę.
Ja rozumiem, że zmienność pozycji, że w kadrze grał trochę inaczej niż w klubie, w Moskwie, w Rosji, ale to jest wszystko, grasz dla reprezentacji, masz pokazać, że jesteś dla niej przydatny. I trochę moim zdaniem Szymański jest sam sobie winny, chociaż na pewno trochę tego chłopaka szkoda. Ale wracając do myśli oryginalnej, trochę próbował usprawiedliwić nieobecność Szymańskiego, trochę Grosickiego, ale nie był konsekwentny, bo czasami podczas niektórych pytań już zbywał jakimiś okrągłymi zdaniami dziennikarzy Paulo Souza, więc jeżeli miałbym się do czegoś doczepić, to czasami w jego odpowiedziach był lekki chaosik. I na sam koniec, bo to naprawdę ma być krótkie, bardzo zwięzłe wejście. Brak legionistów. Krzysztof Stanowski bardzo uwydatnia fakt, że Souza nie jeździ na mecze polskiej ekstraklasy, że Souza tej ligi nie szanuje, że są piłkarze, którzy mogliby się i pokusić, no nie wiem, tutaj oczywiście Kapustka, chyba Mateusz Borek sobie tego Kapustkę upodobał, żeby on trafił do kadry, ale powiem szczerze, zdecydowanie się zgadzam z tym argumentem, że w sumie w polskiej lidze powinien uczestniczyć w rozgrywkach, w meczach, powinien gdzieś tam na trybunach być i te mecze obserwować, chociażby dla takiego jakiegoś PR-u, że coś robi na tym poletku, na tym podwórku polskim. Ale powiem szczerze, koniec końców, jeszcze raz to powtórzę, napieprzanie w Paulo Souza, na napieprzanie przyjdzie czas, oby nie, ale w przypadku braku wyniku na Euro 2021. I teraz analizowanie tych wyborów w takim kontekście, żeby uderzyć w Portugalczyka, to jest dla mnie to po prostu pomylenie z poplątaniem. To jest takie podtrzymywanie ciągle bardzo ciepłej, wysokiej temperatury na rondelku i na tym rondelku jest reprezentacja Polski. Chodzi o to, żeby to cały czas podgrzewać, żeby to nie straciło temperatury. Tak to czytam. To co się dzisiaj dzieje, trochę mnie to bawi i śmieszy, trochę się z tym też nie zgadzam i uważam naprawdę, będę pierwszą osobą, która będzie krytykowała te wybory w 2021 roku po Mistrzostwach Europy, jeżeli coś nie wyjdzie. To ja wtedy naprawdę usiądę, zrobię tutaj materiał i powiem, że tego Szymańskiego zabrakło, że bez Grosickiego ta temperatura między chłopakami w kadrze spadła, że te relacje mogłyby być obudowane lepiej, gdyby Grosik w tej reprezentacji był i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest jego koncepcja na teraz. To jest jego koncepcja. Ja mu ufam, że wie, co robi. Chcę wierzyć w niego i ufać, że wie, co robi. I pozostaje mi tylko taka nadzieja, że on taktycznie, organizacyjnie to wszystko sobie w głowie przestudiował. Który klocek, który puzzle do tej układanki mu pasuje najlepiej i to mu wyszło, tak? Nie z modelu statystycznego typu kto najwięcej asyst goli, może nawet i nie z modelu, który by pokazywał kto najwięcej grał w ostatnim roku i tutaj trochę to oczywiście skrytykuję, bo w przypadku Grosickiego bądźmy konsekwentni, jeżeli Grosickiego wywalamy, to niektórzy chyba, no też można byłoby się doczepić, czyli Linetti więcej nie gra niż gra, ale koniec końców, ja się w to nie zamierzam pakować, dlatego że 2021 euro to będzie czas weryfikacji trenera Paulo Souzy. Dzięki bardzo, to takie na szybko, na gorące wejście. Oczywiście komentujcie, bo jestem ciekawy waszego zdania. Być może nie o wszystkim powiedziałem, a warto by pewne rzeczy wziąć pod uwagę. To był kanał z pierwszej piłki.